Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nie, to nie będzie 7 odcinków o ważeniu piwa. Zapraszam Was do jednego odcinka, w którym to uważamy lekki amerykański lager, bądź też pils, a właściwie wydaje mi się, że balingowo lager, ale goryczkowo pils. To tak z mojego zamiłowania do goryczki. Piwo będzie na bardzo prostym, lekkim zasypie. 2,5 kg słodu pilsneńskiego. I uwaga, żaden kara. Wyszło chyba 0,56, ale ja dobrze widzę. Tak dziwnie. Miało być 0,50, a może te 6 to woreczek. Słodu monachijskiego w typie 1. Do tego oczywiście paczuszka płatków jęczmiennych błyskawicznych, a chmiel to Mount Hood. To jest chmiel, który po raz pierwszy stosuję do piwa typu lager, ale wydaje mi się, że jego charakterystyka idealnie wpasowuje się w charakter tego stylu. Zatem, no cóż, jest kawa, jest weekend. Zapraszam. A na koniec, dla tych, którzy wytrwali mojej przemowy, to powiem tak, jest taki mały bonusik. Jeśli wpiszecie podczas zakupów w sklepie numart.pl hasło Browar Gdynia, pisane dużymi literami bez żadnej przerwy, w pole kodu, no to macie 5% obniżki. Niby nic, ale z reguły to właśnie wychodzi, że jest darmowy transport, a może jak zwiększycie zakupy, to będzie coś więcej. Chciałem tylko poinformować, że również z takich ogłoszeń parafialnych, że drożdże fermentu mobile są dostępne w Nomarcie. Potwierdziłem tą informację. To do dzieła. Zapraszam Was, Tomasz Knapik.
Cześć, czołem. To było chyba krótkie, co pokazałem, bo jak mówię, pokazywać nie było zbytnio czego. Amerykański Pils Lager, piwo dolnej fermentacji. W zasadzie szybko uważony. W jakieś 4,5 do 5 godzin. W tej chwili widzicie napowietrzanie brzeczki. Brzeczki, tak, dokładnie. Wyszło 20 litrów o... No właśnie. Sam nie wiem, czy powiedzieć ciężarze właściwym, czyli Original Gravity, czy posłużyć się skalą Balinga. To jest w ogóle ciekawy temat. Porusza to pan Palmer w książce W Biblii dla piwowarów i myślę, że chyba niedługo będę puszczał takie krótkie filmy, które traktują o zagadnieniach już 100 tysięcy razy przerabianych, jak chemia wody, jak właśnie z rozbieżności między skalami, różnymi skalami, którymi posługujemy się w piwowarstwie domowym, które to rozbieżności wyjaśnia Palmer w tej książce dosyć jasno i wydaje mi się, że ostatecznie. Nieraz one mnie dziwią, te wyjścia, które on tam pisze, ale trzeba zawierzyć ludziom, którzy są bardziej doświadczeni. Moi drodzy, szybkie i bezproblemowe jest ważenie lekkiego piwa dolnej fermentacji. Ja już wam pokazuję mniej więcej, co tutaj wyszło. Mam nadzieję, że zobaczycie. Te kamery sportowe, jakby one nie są przeznaczone do tego, żeby pokazywać wszystko na zbliżeniach w dosyć wyraźny sposób, ale mam nadzieję, że tutaj sytuacja jest jasna. 10 BLG, kolor, napowietrzanie, pompką akwariową, taką dwutorową. No i tutaj mamy drożdże, dwie paczuszki drożdży Gozdawa Deutschland W34 na 70, które tak za bardzo nie chcą ruszyć. One się dziwnie zbijają, proszę zauważcie. Tutaj jest taka warstwa jakby wody. No i gęsty krem, krem de la creme. Wśród piwowarów domowych w drożdżach. Wszystko poszło tak jak powinno, nie było tu żadnych zakłóceń. W tej chwili wyrównana jest temperatura między tą beczką, brzeczką 20 litrów piwa, a właściwie brzeczki jeszcze, bo to jeszcze nie jest piwo, a temperaturą starteru. One są mniej więcej w jednej temperaturze. Ja tu dotykam. 22 stopni Celsjusza. No i w tym momencie te drożdże, które tam są, gozdawy, dystrybuowane przez gozdawy, a tak naprawdę nie wiem, jakie to są drożdże, czy to naprawdę są W34 na 70. No one jakby bez stresu powinny podejść już do fermentacji tego lekkiego amerykańskiego lagera. One są w tej chwili już nasiąknięte wodą. Palmer tak samo wspomina o tym, żeby nie sypać drożdży na brzeczkę bezpośrednio. Ciekawa sytuacja, wyjaśnię również dlaczego, ale to może właśnie powiem w tych moich filmach, w których będę mówił więcej o szczegółach ważenia piwa. Cała ta ilość pójdzie do moich rodziców, oni lubią lekkie piwa, pachnące, jednak pachnące amerykańskimi odmianami chmielu. Wtedy, uwaga, nie muszą dolewać soku. Czas takie ciekawe. No i to tyle właściwie z mojej strony. Miło było mi, że poświęciliście te kilkanaście minut na ważenie piwa. Ja uciekam, zmykam. Niedługo oczywiście kolejne ważenie, ale przysięgam już piwa górnej fermentacji. Do zobaczenia. Życzę wam tego, żeby w waszych browarach domowych powstawało piwo dobrej jakości, piwo pijalne, piwo, które będzie cieszyć was w wolnych chwilach. No to do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie. Ale zbita pijana, szok.